Witam wszystkich w moim kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy na wrocławskim rynku. Można chyba śmiało powiedzieć, jednym z najpopularniejszych miejsc we Wrocławiu, zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów. Dziś trochę historii, ciekawostek i współczesności o tym miejscu. Wrocławski rynek należy do jednych z największych europejskich średniowiecznych placów. Ma wymiar około 210 metrów na 180 i od chwili swojego powstania pełnił najistotniejsze funkcje z punktu widzenia życia społeczności miejskiej. Wrocławski rynek powstał w dość specyficznych okolicznościach. Pierwsze centrum średniowiecznego Wrocławia ulokowane było na Grodzie na wyspie Ostrowie Tumskim. W połowie XIII wieku Śląsk przeżywa najazd Tatarów, którzy w 1241 roku oblegają średniowieczny Wrocław. Mieszkańcy schronili się za umocnieniami na Grodzie, a pozostała opuszczona część miasta została kompletnie zniszczona. Pomimo przeważających sił przeciwnika miasto nie zostało zdobyte, a po zakończeniu walk książęta piastowcy postanowili wykorzystać fakt zniszczenia lewobrzeżnej części miasta. Na zgliszczach założyli nowe centrum oparte na ówcześnie nowoczesnych wzorcach. Odtąd życie handlowe miasta skupiało się właśnie tutaj. Na rynku odbywały się targi, jarmarki, rozmieszczone były kramy kupieckie z wyrobami metalowymi, pasmanterią, towarami kolonialnymi. Na straganach i w sukiennicach można było nabyć produkty spożywcze, przyprawy, wina, biżuterię, sukna. Słodycze i wypieki sprzedawano na północnej stronie rynku, nazwanej od tego targiem łakoci. Ówczesny rynek, tak samo jak ten dzisiejszy, był miejscem spotkań różnych grup społecznych. Samo słowo rynek pochodzi od niemieckiego słowa ring, oznaczającego pierścień okrąg. Jednak słownikowym niemieckim odpowiednikiem rynku jest również Marktplatz. Ring oznacza specyficzny rodzaj rynku w kształcie pierścienia ze środkową zabudową. I rzeczywiście, jak przyjrzymy się starym rycinom, to oprócz układu, który znamy po dzień dzisiejszy, mamy również podpis Der Große Ring. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym miejscom. Jednym z symboli Wrocławia jest jego ratusz. Pierwsze pisemne wzmianki o budowie starego ratusza pochodzą już z roku 1299. Jest to jeden z najlepiej zachowanych historycznie ratuszy w Polsce. Ciekawostka, w jego piwnicach znajduje się tak zwana Piwnica Świdnicka, która jest jednym z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie. Pęgierz to współcześnie charakterystyczny punkt spotkań Wrocławia, jednak miejsce to miało wcześniej swoją rolę związaną z wymianą sprawiedliwości. To właśnie przy pęgierzu wykonywano karę chłosty, wylewano fałszywe wino albo wystawiano na pokaz obcięte dłoni złodziei. W końcu plac targowy jako miejsce zmożonego ruchu idealnie nadawało się do karania mieszkańców miasta. Karano też często tutaj za drobne przewinienia, na przykład przywiązywano tutaj kobiety za tak zwane pyskówki. W miejskich archiwach zachowała się informacja o pewnym chłopaku, który został tutaj ukarany za spotkanie, za umówienie się na spotkanie z kilkoma dziewczynami, na które na żadne nie przyszedł. Ten współczesny pręgierz jest kopią pręgierza, który uległ zniszczeniu podczas walk o Wrocław. Wcześniej były tutaj jeszcze drewniane pręgierze. Spójrzcie za mną na fasadę kamienicy Dwór Polski. Oto bowiem mamy do czynienia z ciekawostką architektoniczną, fałszywym oknem. Spójrzcie jeszcze raz. Jedno z okien kamienicy nie jest prawdziwe, jest sztuczne, domalowane. Pomyłka? Nie. Takie ślepe okna stosowano często w celach estetycznych, kiedy z różnych przyczyn nie udało się uzyskać symetrycznego rozkładu tych prawdziwych okien. Do widzenia, przypomina to normalne. W północno-zachodnim rogu rynku znajdują się dwie urokliwe kamieniczki Jaśń i Małgosia. Mało jednak osób wie, że skrywają one historię pewnych tragicznych wydarzeń. W połowie XV wieku Wrocław był świadkiem największego powstania ludności. Uzbrojeni rzemieślnicy i biedota pod wpływem trudnych warunków życiowych wzniecili bunt w mieście i szturmem zdobili ratusz. Buntownicy ścięli mieczem kilku radnych miejskich, a jednego zrzucili z wieży ratuszowej, po czym przejęli władzę w mieście. Po dwóch latach rządów buntowników król czeski Zygmunt Luksemburski odbił miasto, a buntowników kazał karać śmiercią. Jednak ich sama egzekucja mu nie wystarczyła i kazał ich pochować we wspólnym grobie gdzieś tu na drodze od bramy do kościoła świętej Elżbiety. Tak by ludzie po wieki deptali ich grób, wyrażając w ten sposób pogardę.
Na zachodniej pierzei rynku znajduje się prostokąt zaznaczony innym kolorem kostki. Tutaj bowiem jeszcze do połowy XIX wieku znajdowała się wrocławska wielka waga miejska. Kupcy przybywający do miasta mieli obowiązek zważenia swojego towaru. Trzeba było się zatrzymać i zważyć swój towar, dopiero później można było rozpocząć sprzedaż albo udać się w dalszą podróż. Na pamiątkę tej wagi podczas remontu nawierzchni zaznaczono to miejsce innym kolorem kostki. Kolejnym symbolem rynku we Wrocławiu jest pomnik polskiego poety i komediopisarza Aleksandra Fredry. Jednak w tym miejscu przed wojną znajdował się zupełnie inny pomnik, mianowicie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III. W 1956 roku na jego miejscu stanął pomnik Fredry, który został sprowadzony do Wrocławia po wojnie z Lwowa. Przed wojną istniał jeszcze jeden konny pomnik na rynku. Obok fontanny w miejscu wagi miejskiej był pomnik Fryderyka II, zwanego Wielkim. Nieprzypadkowo akurat tutaj, ponieważ to właśnie za panowanie Fryderyka Wielkiego Breslau stał się częścią Prus. Ale jak to się stało, że rynek wraz z całym miastem Wrocław znowu znalazł się w granicach Polski? Druga wojna światowa przyniosła duże zmiany dla niemieckiego Breslau. W sierpniu 1944 roku, kiedy zbliża się ofensywa Armii Czerwonej, Niemcy ogłaszają Wrocław twierdzą Festung Breslau. W lutym 1945 wojska 1. Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa okrążają miasto. Rozpoczynają się zaciekłe walki trwające 3 miesiące. Jeszcze w trakcie walk o Festung Breslau ustalane są nowe granice państwowe. Po wojnie granica Polski miała ulec radykalnej zmianie. W ramach utraconych ziem wschodnich Polska miała otrzymać tak zwane ziemie odzyskane. Jednym słowem, zachodnia granica Polski miała zostać oparta na dwóch rzekach, na Odrze i na Nysie. Szkopuł jednak tkwił w tym, że były dwie Nysy, Kłodzka i Łużycka. Niedawno z rosyjskich archiwów państwowych ujrzała światło dzienne mapa z lata 1944 roku, na której Stalin własnoręcznie wytyczył zachodnią granicę, opierając ją w wariancie na Nysie Kłodzkiej, dzieląc tym samym Wrocław na dwie części, polską i niemiecką. Z tych planów wynika, że Wrocław miał się stać miastem podzielonym, podobnie jak dzisiaj podzielony jest Görlitz z Gorzelec. Plac Grunwaldzki miał przypaść Polsce, a rynek wrocławski miał pozostać w granicach Niemiec. Możemy sobie wyobrazić alternatywną historię, w której w takim wariancie tutaj na Odrze biegłaby nowa granica między państwami, a na moście grunwaldzkim za mną istniałoby przejście graniczne między Polską a Niemcami. Ostatecznie jednak na konferencji w Poczdamie Stalin jak królika z kapelusza wyciąga granicę Polski przesuniętą o 200 km na Nysę Łużycką. Zachodni alianci zgłaszają swój opór, ale Stalin ma to gdzieś. Słowo się rzekło. Nysa to Nysa. Z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić, że przyznanie całego Wrocławia, oczywiście wraz z rynkiem i Starym Miastem, było jednoosobową decyzją Stalina. Ale po co miałby Stalin robić taki prezent Polakom? W końcu od samego początku był nieprzychylnie nastawiony wobec Polski. Według Henry'ego Kissingera, byłego amerykańskiego dyplomaty, motywacją Stalina było po prostu głębsze zantagonizowanie przyszłych stosunków między Polską a Niemcami. Właśnie poprzez przesunięcie granicy Polski w głąb tak ważnych i cennych ziem niemieckich. Festung Breslau kapituluje 6 maja. Dwa dni później następuje bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy. Podczas przygotowania do walk, a także w trakcie samego oblężenia, Wrocław ulega ogromnemu zniszczeniu. Niestety po zakończeniu samych walk dewastacja miasta trwa nadal. Żołnierze Armii Czerwonej grabią, niszczą i podpalają pozostałą ocalałą część miasta. Finalnie ponad 70% budynków legło w gruzach. Część obiektów została rozebrana przez samych Polaków celem pozyskania materiałów budowlanych, cegieł do odbudowy Polski, w tym głównie Warszawy.
Dużemu zniszczeniu uległo zabytkowe centrum miasta. Rynek, Plac Solny, Ostrów Tumski. Jeszcze przed walkami Niemcom udało się ewakuować z rynku pomnik Fryderyka Wielkiego, pośpiesznie przeciągany przez most grunwaldzki. Drugi pomnik Fryderyka Wilhelma III pozostał na swoim miejscu podczas całych walk. Siedzący na koniu Fryderyk, ubrany w pruski generalski mundur, spod czapki z pióropuszem, spogląda ponuro na zgliszcza swego miasta. Miasta, które w gruz obrócili sami jego mieszkańcy, Niemcy wraz z szaleńczą ideologią nazizmu. Po wojnie podniesienie Wrocławia z ruin i odbudowanie starego miasta zajęło wiele lat. Jednak rynek po odbudowie nie od razu wyglądał tak jak dziś. W czasach PRL-u wokół rynku odbywał się normalny ruch samochodów i tramwajów. Znajdowały się tutaj parkingi, a nawet stacja paliw. Współczesny rynek zmienił się w ciągu ostatnich lat. Ruch samochodów został zamknięty, pojawiły się knajpy, restauracje, nowoczesna, kontrowersyjna szklana fontanna, figurki popularnych krasnali. Odbudowany rynek odzyskał dawny blask, a miasto z powrotem stało się prężnym centrum regionu. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do następnego filmu.